Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczył, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy, kontynuujemy nasze rekolekcje. Wczoraj rozważaliśmy na temat podróży, na temat, jak jest ważne, aby tą podróż na spotkanie z Jezusem Chrystusem napełnić sensem i sensem duchowym. A dzisiaj porozmawiamy o tym, że nie jesteśmy sami na tej drodze, że mamy duchownych orędowników, przewodników, którzy prowadzą nas, którzy są dla nas świadectwem. Porozmawiamy o tak zwanych figurach adwentowych, które zapowiadały przyjście Jezusa Chrystusa i są dla nas taką ilustracją tego, że Pan Bóg przygotował dla nas wielki dar, dar zbawienia. I o tym darze, o tej miłości Pana Boga świadczy również Stary Testament. Tam jest pokazane to pragnienie ludzi, z jakim oni oczekiwali na przyjście Zbawiciela, na spotkanie z Nim. Otóż pierwszą osobą jest wielki prorok. Słowo prorok oznacza, bo myśmy się przyzwyczaili, że nieraz jak mówią, że ktoś jest prorokiem, to oznacza, że widzi przyszłość. Nie zawsze jest tak. I prorok to nie jest mag, nie jest jakiś ekstrasensa, nie jest jakiś widz. Prorok to jest rzecznik Pana Boga. Ten, który przemawia do ludzi to, co otrzymał od Pana Boga, zachęca do nawrócenia, pokazuje drogę przyszłości. I tym prorokiem był Izajasz. On był jeden z takich bardziej ekstremalnych. Żył w VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa, a którego imię oznaczało: Jahwe jest zbawieniem, czyli Pan Bóg jest moim zbawieniem. Prorok Izajasz ośmielił się na takie życie i w związku z tym stał się, jak to określił święty Hieronim, ewangelistą Starego Testamentu, czyli kimś, kto opisał losy Jezusa przed świtem, przed pierwszym Bożym Narodzeniem. Izajasz był duszpasterzem, był kaznodzieją, był pisarzem i natchniony poeta oraz teolog i prorok mesjański. Wymiar duszpastersko-kaznodziejski jego nauczania obejmuje zagadnienia etyczne, religijne, polityczne. W ciągu całego swojego życia prorok walczy o podniesienie poziomu moralnego w społeczeństwie, szczególnie w sferach rządzących. Ale warto zatrzymać się nad jednym momentem jego życia, momentem jego powołania. Momentu, kiedy
Pan Bóg jakby rozważa, kogo mam posłać do mego ludu, kto by głosił moje słowo ludu. I Izajasz jakby zgłasza się na ochotnika i odpowiada: oto ja, poślij mnie. Czyli sam wychodzi z inicjatywą, mówiąc: Panie Boże, jestem gotów. Taki zespół mocny w duchu to pięknie śpiewa: oto ja, poślij mnie, dotknij ogniem moich warg. Powiedz: Panie, czego chcesz? A moją rozkoszą będzie być posłusznym. Michał Anioł w kaplicy Sykstyńskiej przedstawił Izajasza jako dość młodego człowieka, który słyszy, że Bóg nie ma kogo posłać, a on czuje nieodparte pragnienie, by zadowolić Boga. To jest moment decyzji, po której już nic nie będzie tak jak dawniej. I on także nie będzie już tym dawnym człowiekiem. W oczach Izajasza można zobaczyć pewną dwoistość, widać wyraźną gotowność, ale też i zakłopotanie. To są te emocje, które nieraz widzimy na obrazach zwiastowania, kiedy Maryja z jednej strony gotowa, ale też jakby zakłopotana, bo powołanie Pana Boga niesie właśnie to, że człowiek jest gotowy, ale z innej strony ma to zakłopotanie, bo życie się zmienia, bo Pan Bóg woła do czegoś innego niż się planowało. Prorok też na tym obrazie, który przedstawił Michał Anioł, prorok palcem, jakby on trzyma księgę i palcem zaznacza konkretną stronę księgi, tak jakby włożył jakby zakładkę taką. Jakby się oderwał od lektury, nie mogąc się skupić, ale zamierza wrócić do niej, gdy roztargnienie minie. Ciekawą rzeczą jest, że Izajasz swoje powołanie znajduje w świątyni, u stóp ołtarza. Nie wszyscy mają tą łaskę. Niektórzy powołani byli wśród proroków na pastwisku, na wygnaniu, jako hodowcy sykomor, albo na okręcie w chwili ucieczki. Izajasz otrzymuje powołanie w świątyni. Ta bliskość ołtarza i znajdującego się na nim ognia, którego ma wizję Izajasz, radykalne oczyszczenie, zaprasza do radykalnego oczyszczenia proroka. Ogień jako żywioł nie żartuje. Nie dla zabawy Serafin użył kleszczy i rozżarzonego węgla. Prorok przeżywa próbę ognia. Nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, co to konkretnie mogło znaczyć, na czym konkretnie polegała ta grzeszność Izajasza, przez którą przychodzi oczyszczenie. Nie dowiemy się, jakie konkretne grzechy, jak często popełniał, ale przekonuje nas jego poczucie grzeszności. Ta jego świadomość grzechu świadczy o tym, że sumienie Izajasza działa normalnie. Prorok nie oswaja i nie banalizuje zła, obwinia siebie, nie innych. Zanim Izajasz zacznie nawracać innych, sam musi doświadczyć tej przemiany. I tutaj pytanie do nas. Czy ja jestem gotów zmienić się, aby świadczyć o Bogu innym? Czy moje świadectwo jest wiarygodne? Bo łatwo jest mówić o Panu Bogu, o tym, żeby dziecko chodziło do kościoła, o pięknych duchowych rzeczach, ale nie podążając samemu tą drogą? Może być tak, ale wtedy robimy się faryzeuszami, którzy wymagają od innych, nie wymagając od siebie. Wraz z tym oczyszczeniem, które przeżył Izajasz, przychodzi też przebaczenie. Słowa: Twoja wina jest zmazana, zgładzony Twój grzech.
Ale przebaczenia, którego udziela Bóg, nie wystarczy. Jeszcze każdy z nas musi wybaczyć sam sobie. A to już nieraz o wiele trudniej. Niemniej trzeba się z tym zmierzyć. Tak jak mówi święty proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney, mówi, że nasze winy są jak ziarenka piasku wobec wysokiej góry miłosierdzia Bożego. Człowiek, który nie wybacza, jest pyszny, a surowość, z jaką traktuje swoich winowajców lub samego siebie, wydaje oznaki pogardy. A przecież Bóg nie brzydzi się człowiekiem, nawet najbardziej zdegradowanym i oddartym z dobra. Ile razy słyszeliśmy słowa przebaczenia w konfesjonale? Ale czy przebaczamy innych? Czy przebaczamy samych siebie? Czy potrafimy się upokorzyć, żeby przed Panem Bogiem stanąć w pokorze i powiedzieć: Panie Boże, jestem grzesznym, ale Ty mnie umacniasz. Ty znasz moją cenę. Duch Święty pomaga nam w tym i zachęca, abyśmy zbliżali się do Pana Boga i abyśmy szukali i darzyli innych tym przebaczeniem, które sami otrzymujemy. Drugą postacią w Adwencie, która jest też bardzo, bardzo ważną figurą, jest Maryja, dziewica. I tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na to całe jej życie, to możemy zobaczyć, że całe to życie tak naprawdę było Adwentem. Było czasem oczekiwania. Bo patrząc tak prosto, nie? Na tą całą historię, która się wydarzyła w jej życiu, to Maryja była prostą kobietą, dziewczyną, młodą, która miała swoje oczekiwania, która pochodziła z bardzo religijnej rodziny, która też miała jakąś wyobraźnię na temat swojej przyszłości. Zapewne modliła się o dobrego męża, miała jakieś plany, oczekiwania. I w pewnym momencie świat się przywraca, bo spotkała Józefa i anioł pojawia się i mówi o tym, że Pan Bóg zlitował się nad nią, nad ludem Izraela i przez nią przyjdzie Zbawiciel świata. I ona jest błogosławioną i niepokalane poczęcie i te wszystkie sprawy i Józef też w sumie zmienia życie i też przeżyła swój Adwent i zaczyna się moment pewnie jakichś też takich wewnętrznego niepokoju, a jak z jednej strony zaufanie Panu Bogu, ale z innej strony jak to powiedzieć sąsiadom, co pomyślą i tak dalej. Ale wiernie trwają. Trwają wiernie w tym, co Pan Bóg oczekuje. Widzimy tutaj tą pokorę. A pójdziemy dalej, narodzenie Chrystusa w żłóbku, w ubóstwie, ucieczka do Egiptu, zabijanie dzieci i widzimy, jak życie nieraz się zmienia. Zmienia się, bo Pan Bóg chce czegoś nowego od człowieka. Daje ten dar powołania szczególowego. Jezus, mając 12 lat, został w świątyni, i na zapytanie Maryi, czemu nam to uczyniłeś, odpowiada: czy nie wiecie, że mam być w domu swojego Ojca? I możemy sobie też wyobrazić, że Maryja, Józef mieli swój scenariusz na życie, ale w tym momencie Jezus mówi: nie, żyjecie według mojego scenariusza, na który kiedyś powiedzieliście tak. I my często też zastanawiamy się o swojej roli w tym wszystkim. Na Adwent, Boże Narodzenie, na całe swoje życie mamy swój scenariusz często. Ludzie często przychodzą do księdza na rozmowy, otrzymać poradę, ale już mając często swój scenariusz. Scenariusz, jak
i przychodzą otrzymać jakieś takie potwierdzenie, albo jakieś usprawiedliwienie, albo nieraz takie właśnie wsparcie. I nieraz to wygląda ani rozmowa, ani konsultacja psychologa. I nieraz kapłan się pyta, kim jestem dla tego człowieka. Ale jak mało ludzi przychodzi zapytać, jak mam iść dalej? Jak mam kroczyć za Chrystusem w tej czy innej sytuacji życiowej? I jeżeli popatrzeć na żłóbek, to też nasze Boże Narodzenie to jak wygląda? Zazwyczaj troszczymy się o rzeczy takie ziemskie. Jedzenie, iluś miejsc przy stole, choinka, ozdoby. Mamy ten scenariusz. Przeżywamy, żeby niczego nie zabrakło. Ale z innej strony, jeżeli popatrzeć na żłóbek, na betlejemski, to możemy zauważyć, że tam wszystkiego zabrakło. Tam nie było lodówki z wędlinami. Tam nie było innych rzeczy. Zabrakło wszystkiego. Oprócz jednego. Miłości nie zabrakło tam. Miłości, wierności Panu Bogu. Inną postacią, która świadczy o przyjściu Chrystusa w wielkiej pokorze, jest osoba Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, który mieszka w pustyni i w pewnym sensie też izolował się od społeczeństwa. Ale nie przez pychę, nie przez to, że traktował innych niżej siebie. On znał swoją misję i przygotowywał się tam do swojej misji, żyjąc skromnie i żywiąc się tym, co dawała natura. I właśnie tam, na pustyni, dzięki ascezie, mógł usłyszeć głos Boga, jak mówi święty Łukasz, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Ta postawa przywodzi na myśli inne postacie, które swoją misję rozpoczynały też na pustyni, w samotności, Abrahama, Mesjasza, Eliasza. I też Jan Chrzciciel przypomina naród wybrany, który podczas wędrówki przez pustynię oczyszczał się, żeby wejść do ziemi obiecanej. I Jan Chrzciciel jest dla nas również tym głosem sumienia, który mówi, że może nieraz siebie czynię pierwszym, najważniejszym w życiu, każdy musi mi służyć, każdy musi przysłuchiwać się do mnie, słyszeć moich uwag i wykonywać moje polecenia. Jan Chrzciciel jest tym, który rozwieńcza ten mit, który pokazuje, na pierwszym miejscu nie jestem ja. Na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. I ta pustynia też jest bardzo ciekawym miejscem. A przecież Jezus przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności przybył na pustyni, gdzie pościł, przygotowywał się do swojej misji. I także dla Niego pustynia była miejscem próby, czasy formacji, wyrzeczenia, ogołocenia. Czas rekolekcji też jest swoistą pustynią. Czasem, kiedy doświadczamy siebie, doświadczamy swojego sumienia, kiedy nauki w Kościele są nieco dłużej, kiedy mamy niektóre sprawy podjąć do tego, aby kroczyć drogą do Betlejem. My także potrzebujemy takiego wyciszenia. I ten czas Adwentu cały też jest takim czasem pustyni. I warto poszukiwać takiego odosobienia i wyciszenia, aby móc lepiej otworzyć się na Boga, który pragnie do nas mówić. Warto stwarzać sprzyjające duchowej formacji warunki, nieustannie szukać kontaktu z Panem Bogiem w wieczornym rozważaniu Pisma Świętego, w milczącym wpatrywaniu się w Jego oblicze podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w kontemplacji ikon, obrazu.
Trzeba nam takich chwil, w których możemy zwolnić i odciąć się od pędzącego i zasypującego nas bodźcami otoczenia. Bo tylko wtedy możemy zaczerpnąć sił do dalszego życia. Tylko wtedy możemy otrzymać ten impuls, który ożywi nasze serce. Tylko wtedy możemy duchowo wzrastać, lepiej zrozumieć Bożą wolę i odważniej wychodzić z dobrą nowiną do ludzi. Dokładnie tak jak święty Jan Chrzciciel. Opowiem wam też, zachęcając do dostosowania do siebie tych obrazów biblijnych, tych figur biblijnych, taką sytuację, która się przydarzyła w moim życiu. Otóż mając 12 lat, ja nie byłem wierzący, nie chodziłem do kościoła i w ogóle byłem ochrzczony w kościele prawosławnym, ale to było tak raczej ochrzcić, żeby ochrzcić, a później tylko chyba na Wielkanoc kilka razy byliśmy w kościele i prawosławnym, i to w cerkwi, i to podczas poświęcenia jedzenia, i później wracaliśmy do domu. Pamiętam dobrze, że byłem bardzo zmęczony wtedy, bo trzeba było czekać na końcu, chłodno, noc, i jakoś bardzo niemile to wspominałem. A później było tak, że w rodzinie ktoś tam chodził do kościoła i mój tata zachorował, miał sercem i trzeba było wymieniać bypassy. To był 98 rok i na ten czas to wszystko było strasznie kosztowne, a z drugiej strony lekarze mówili, że 50% na 50%, że uratujemy. No i ojciec podjął taką decyzję, że ile Pan Bóg da, tyle będzie żył. No i chorował już, te ostatnie miesiące były bardzo ciężkie dla nas i odwiedzało go, pamiętam, bardzo dużo przyjaciół, ludzi znajomych, z którymi pracował wcześniej. I on mnie kiedyś, ojciec, zapytał właśnie: słuchaj, czy może byś chciał chodzić do kościoła? Ja, młody chłopak, jakieś tam 12-13 lat miałem, jakichś tam zbytnich interesów w życiu nie miałem. Mogę chodzić, jak chcesz. I przychodził w tym czasie do ojca jeden człowiek, który właśnie był takim gorliwym katolikiem. Rozmawiał z nim. Ja jego tak za bardzo nawet nie pamiętałem, ale wiem, że przychodził i pamiętam, że on chodził do kościoła. Później mój ojciec zmarł i za 2 tygodnie przyszli z kościoła ludzie, które tak patrzą z perspektywy, aż tak często nie chodzili po domach, ale czemuś przyszli i mówią, czy chciałbym chodzić do kościoła. Ja mówię, mogę chodzić, ale mówię, to tam długo czy niedługo, ile czasu tam to wszystko trwa. Iśmy rozmawiali i pamiętam, jako dziecko mnie zaintrygowali czym? Nie tym, że tam Pan Bóg, nie tym, że msza święta, nic takiego. Byłem zainteresowany tym, że powiedzieli mi, że 2 miesiące temu oni jeździli do Hiszpanii na wycieczkę i im bardzo się tam spodobało. Ja sobie tak myślę, jeżeli będę chodził do kościoła, to właśnie też pojadę na wycieczkę. No i minął czas, w Hiszpanii nie byłem, ale natomiast od Pana Boga otrzymałem coś więcej, dar kapłaństwa. I wracając do postaci Jana Chrzciciela, powiem wam, że ten Pan Antoni, który przychodził, którego spotkałem później i który był na moich prymicjach, był właśnie Janem Chrzcicielem w moim życiu. Jestem przekonany, że w życiu każdego z nas spotykamy proroków, spotykamy też osoby Jana Chrzciciela i zachęcam, abyśmy każdy z nas był takim przewodnikiem, był takim Janem Chrzcicielem dla innych, kto obok nas. Amen.